Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film, którego już od dawna nie było. To film o książkach, które nie do końca mi się spodobały. O literackich wtopach, o bublach, o książkach, których nie polecam. Ale chciałabym też zauważyć, że to, że książka nie spodobała się mnie, nie oznacza, że należy cały nakład przeznaczyć na przemiał, że należy zakazać ich czytania. Absolutnie nie. To jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, opinia Agnieszki Kalus. I jeżeli dana książka Wam się podobała, bądź też jeżeli macie zamiar przeczytać jakąś książkę, a ja o niej się źle wypowiedziałam, to nie bierzcie też mojej wypowiedzi jakoś bardzo do siebie, tylko spróbujcie przeczytać sami i sami stwierdzić, jaki jest Wasz stosunek do danej książki. Po tym przy długim wstępie zapraszam na wysłuchanie opowieści o 6 książkach, które tutaj trzymam w rękach. 2 z nich są dość stare, pozostałe to nowości bądź względne nowości. Zaczynamy od książki, która przeleżała się u mnie na półce bardzo długo. To 7 szkiców Virginia Woolf, bardzo cienka książeczka, z którą wiązałam dość spore nadzieje. Wiedziałam, że są to krótkie opowieści napisane przez tę autorkę, ale nie spodziewałam się tego, że te opowieści zajmują 20 stron tej książki, a reszta to są wypowiedzi innych osób. Tyle, dosłownie tyle jest autorstwa samej Virginia Woolf, a oprócz tego mamy, uwaga, mamy wstęp, mamy wprowadzenie, mamy notę do tekstu, mamy przypisy do tekstów, mamy także komentarz oraz notę biograficzną. Czyli mnóstwo osób, które pracowały przy powstaniu tej książki, napisało swoje teksty, które są sumarycznie o wiele dłuższe niż to, co napisała sama Virginia Woolf. A co to za teksty? 7 szkiców to 7 krótkich, jedno-dwustronicowych opowieści napisanych przez Virginia Woolf, kiedy była jeszcze młodą dziewczyną, kiedy dopiero zaczynała pisać. Dopiero to są jej takie wprawki do pisania. I te wprawki zostały przekazane przez męża Virginii po jej śmierci do przepisania dla pani, która opracowywała dla niego teksty. Ona przepisywała teksty z rękopisów na maszynie do pisania, tak aby można było później coś z nimi dalej robić. I ten notesik także do niej trafił, został przepisany i w ten sposób ostatecznie te szkice trafiły do druku. Zupełnie bez sensu, bo one nie powinny zostać wydrukowane, na pewno nie powinny zostać wydane w takiej oddzielnej książce, ponieważ nie mają jakiejś większej wartości literackiej. Można po prostu tutaj zobaczyć, jaką autorką była Virginia Woolf na początku swojej literackiej kariery. Ale czy to coś zmienia w naszym życiu? To chyba nie. A sama ta książka jest tak naprawdę przerostem formy nad treścią. Jedynie co, mamy tutaj jeszcze noblistkę Doreen Lessing, która napisała wstęp, ale on też jakoś tam nie wprowadził mnie w jakiś doskonały nastrój. Także jeżeli tego nie macie, to nie musicie mieć. Nie jest to książka, którą trzeba mieć na półce, nawet jeżeli jest się wielkim fanem bądź fanką Virginia Woolf. Następna książka to dość nowa pozycja, Gorzki cukier, napisany przez Avni Doshi. To jest książka opowiadająca o stosunkach matki oraz córki. Ta córka jest już dorosłą kobietą, ona jest, zdaje się, po 30. Jest w związku małżeńskim, mieszka oddzielnie, nie mieszka z matką. Ale okazuje się, że jej matka ma początki demencji, bądź też choroby Alzheimera. Zaczyna się zachowywać w sposób nieprzewidywalny i wymaga coraz większej opieki. Natomiast stosunki matki i córki nigdy nie były dobre. Ta matka rozwiodła się, odeszła od swojego męża, kiedy córka była jeszcze malutkim dzieckiem. A mówimy tutaj o kulturze indyjskiej. To są hinduski, które wychowywane były, czy też mieszkają w takim bardzo patriarchalnym środowisku. I
to, co zrobiła matka, tak naprawdę było wówczas, ale także współcześnie niewybaczalne. Ta matka po odejściu od męża zamieszkała w sekcie, gdzie stała się maskotką ulubioną, wyznawczynią mistrza, który tę sektę prowadził. Oczywiście, jak to w sekcie, dochodziło tam do bardzo różnych przemocowych zachowań. No i ta dziewczyna nie ma zbyt dobrych relacji ze swoją matką, a na popsucie tych relacji nałożyło się jeszcze coś innego, o czym dowiadujemy się pod koniec tej książki. Także jest to książka o relacjach matki i córki, ale są tutaj dwie rzeczy, które sprawiają, że książka nie do końca przypadła mi do gustu. Po pierwsze, kultura Indii. Ja naprawdę nie przepadam za tą kulturą, nie rozumiem jej, ona do mnie nie przemawia. Staram się unikać książek, które opisują tę kulturę, czy to w przeszłości, czy też współcześnie. A druga rzecz to sekty. Jak sami już wiecie, już kilka razy powtarzałam, nie lubię książek o sektach. Także sama opowieść o relacjach matki-córki jest w porządku, ale cała ta otoczka nie bardzo mi się podobała. Także nie odradzam, ale ostrzegam, jaką mamy tutaj tematykę, więc jeśli też nie przepadacie za taką tematyką, to lepiej nie brać się za taką książkę, za tą książkę. Następna rzecz, która tutaj leży u mnie na kolanach, to Koniec jest początkiem Chrisa Whittakera. Chyba jeszcze nowsza niż poprzednia omawiana przeze mnie powieść. I ja tę książkę chciałam przeczytać, ponieważ według opisu na okładce ubzdurałam sobie, że to będzie kryminał. I tak też tę książkę czytałam, czekając, aż wreszcie będzie jakaś akcja kryminalna. Okazało się, że owszem, jakiś tam trup jest, pojawia się relatywnie szybko w tej książce, ale tak naprawdę nie ma praktycznie żadnego śledztwa, a poruszamy się tutaj w małym miasteczku, w którym wszyscy się znają i wszystkie osoby, które są związane w wyjaśnianie tego śledztwa, są bądź byli przyjaciółmi w młodości. Także tak naprawdę jest to taka książka o przyjaźni, o rodzinie, w której główną bohaterką jest nastoletnia, 11-letnia zdaje się, córka zabitej kobiety, kobiety absolutnie niewydolnej wychowawczo, kobiety, która zamiast wychowywać dzieci, to generalnie imprezowała, piła i ćpała. I ta jej córka zajmowała się młodszym bratem i także zajmowała się mamą. Musiała się wykazać bardzo dużą odpowiedzialnością, żeby ta rodzina jakoś dawała sobie radę w życiu. Ale kiedy dochodzi do morderstwa, jej mama nie żyje, ta dziewczyna trafia do innych rodzin, gdzie musi też sobie jakoś radzić. Dręczy ją bardzo duże poczucie winy, ale także chciałaby się dowiedzieć, co przydarzyło się jej matce. Także główna bohaterka, ta nastolatka, sprawiła, że bardzo mi się ta książka nie podobała, ponieważ ona była przedstawiona w taki sposób, że z jednej strony była bardzo odpowiedzialna, a z drugiej strony była bardzo nieodpowiedzialna, zachowywała się w sposób naprawdę skandaliczny, nie potrafiła wyrazić wdzięczności, traktowała cały świat jako swoich wrogów. Także ta książka dla mnie na nie, ja się przy niej wynudziłam. To jest książka obyczajowa, ja nie lubię książek obyczajowych, a już zwłaszcza jak się dobrze kończą. Także jeżeli lubicie obyczajówki z delikatnym wątkiem kryminalnym, to myślę, że Wam się spodoba. Jeżeli natomiast szukacie dobrego kryminału, to raczej omijajcie tę książkę. Koniec jest początkiem, taki ma tytuł. Teraz książka najgorsza ze wszystkich, jakie tutaj dzisiaj mam. Tej książce na Goodreads dałam jedną gwiazdkę, ponieważ tam nie można dać zero gwiazdek. To jest najniższa ocena. I to są Świnki morskie Ludwika Waculika, czeskiego autora. Spodziewałam się, że ta książka będzie jakąś taką na wpół zabawną, może ironiczną opowieścią o rodzinie. Okazuje się, że moje przypuszczenia bardzo mocno rozjechały się z rzeczywistością. Książka opowiada owszem o rodzinie, praskiej rodzinie, gdzie
Mamy żonę, męża i dwóch synów chodzących do szkoły podstawowej. I te dzieci bardzo chcą mieć jakieś zwierzątko, wobec tego rodzice postanawiają kupić na święta świnkę morską. I ta świnka morska zapoczątkuje bardzo dziwne zachowania u ojca tej rodziny. Ten ojciec, kierowany nie wiadomo czym, zaczyna robić dziwne eksperymenty na śwince, a później na świnkach, bo dokupują kolejne i po prostu je torturuje. Nie wiem dlaczego to robi, nie wiem dlaczego w ten sposób się zachowuje, to nie jest wyjaśnione w książce, ale czytanie o takiej bezsensownej, bezmyślnej przemocy wobec zwierząt sprawiało, że miałam ochotę trzasnąć tą książką o ścianę albo wywalić ją przez balkon. Bardzo mi się nie podobała. Być może autor pragnął w tej książce wyrazić w sposób zawoalowany, na przykład, nie wiem, krytykę państwa jakiegoś nacjonalistycznego, które więzi swoich obywateli i też zaczyna przeprowadzać na nich eksperymenty, odbierając im po trochu różne przywileje i torturując ich, tak jak torturował bohater świnki. Ale tak naprawdę nic na to nie wskazuje, to są tylko moje takie interpretacje, ponieważ próbowałam sobie, wiecie, jakoś ułożyć w głowie treść tej książki, być może dopisać jej coś, czego nie było w treści, żeby uzasadnić głupią przemoc wobec zwierząt. Ale tak czy owak, ta książka wywołuje we mnie obrzydzenie, bunt i tej książki nie polecam, ale widziałam oczywiście recenzje entuzjastyczne, więc tak jak mówiłam na początku, próbujcie sami. Następna rzecz to nie powieść, to Misfit Manifest. To jest książka Lidii Juknawicz, która opowiada o osobach niedopasowanych, o ludziach, którzy odstają od reszty społeczeństwa. I myślałam, że będzie to fajna lektura, rzeczywiście opisująca różne rodzaje niedopasowania. Natomiast autorka skupia się na swoim niedopasowaniu i wyłapuje osoby ze swojego otoczenia, które są w podobny sposób niedopasowane jak ona. Także ta książka, ona nie jest długa, ale mamy tutaj, nie wiem, z 10 przykładów różnych misfitów, osób, które nie pasują do społeczeństwa, których życiorysy są bardzo podobne. To jest po pierwsze przemoc w rodzinie, kiedy byli dziećmi, to są uzależnienia różnego rodzaju, to jest także skłonność do samoekspresji w sposób kreatywny. Ona na przykład realizuje się jako pisarka, ale mamy też tutaj inne przykłady osób niedopasowanych, które realizują swoje niedopasowanie na inne sposoby. Dla mnie to było trochę nudne i trochę nie do przyjęcia, ponieważ wydaje mi się, że niedopasowanie do społeczeństwa nie wynika tylko i wyłącznie z trudnego dzieciństwa i z uzależnień. Są osoby niedopasowane, dlatego że na przykład są bardzo kreatywne, ale nie wiąże się to u nich z żadnymi uzależnieniami czy też nieszczęśliwym życiem. Także możecie to sobie przeczytać i zobaczyć, co wy o tym sądzicie. Mnie to nie do końca przekonało, a z każdą kolejną opowieścią wydawało mi się, że już ciągle czytam o tym samym. I ostatnia książka to też Starość, który zdjęłam z półki, ponieważ potrzebowałam coś krótkiego do zabicia kilku godzin. I okazało się, że przeczytałam to nawet szybciej i zabrakło mi czytania na ostatnie godziny czekania. Pablo De Santis, Przekład. Myślałam też, że to będzie książka, która mnie potencjalnie zainteresuje, ponieważ opowiada o konferencji tłumaczy, która odbywa się w jakimś takim odizolowanym miejscu, w podupadłym domu wczasowym, gdzie spotykają się tłumacze literaccy. Wiele z tych osób znało się już wcześniej, wobec tego cieszą się na kolejne spotkanie, na możliwość wymienienia się informacjami o swojej pracy, o swoim życiu osobistym. I główny bohater, który tam jedzie, spotyka się ze swoją byłą kochanką. Ale zaczynają pojawiać się trupy,
giną różne osoby związane właśnie z przekładem i mamy tutaj taką ala zagadkę kryminalną. Ale powiem Wam, że to wszystko jest takie podmyte taką dużą dozą jakiejś fantastyki, takiego dziwnego klimatu grozy i niewiele się wyjaśnia, wszystko jest tak jakby zamiecione bardzo szybko i skończone jakby na kolanie. Także gdyby może tę książkę trochę rozwinąć, jakby dodać jej jeszcze raz tyle stron, to pewnie byłaby ciekawsza. Natomiast to postrzegam jako taki szkic do powieści, a nie pełnoprawną powieść. I to by było na tyle. Opowiedziałam o 6 książkach, które nie do końca wpasowały się w mój gust czytelniczy, ale mam nadzieję, że za każdym razem potrafiłam wybronić się i powiedzieć, dlaczego mi się nie podobała dana książka. Powiedzcie mi, czy znacie którąś z tych powieści i nie tylko powieści, bo przecież mamy tutaj jeszcze Virginia Woolf i tę książkę o misfitach, które powieściami nie są. I czy one Wam się podobały i czy może podzielacie moje zdanie, a może jesteście zupełnie w opozycji do mojego zdania. Dajcie znać koniecznie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam już niedługo na kolejne książki, kolejne opowieści o czytaniu. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.